Cześć, ja jestem Liducha, to jest Krypta TV. Witam was w materiale, którego głównym bohaterem jest Matt, członek Bractwa Stali, którego spotkać mogliśmy w Fallout 2. Matthew jest agentem polowym Bractwa Stali, zarządzającym placówką organizacji w San Francisco. Matt przez lata zarządzał bunkrem, stając się jedną z najbardziej wpływowych osób w mieście. Latami próbował zbierać najnowsze wieści dotyczące tajemniczej organizacji, jaką była Enklawa, i poznać jej motywy. Dotychczas to Bractwo uważało się za najbardziej rozwiniętą technologicznie organizację na pustkowiach. Technologia Enklawy okazała się wyprzedzać zakon o dziesięciolecia. Wśród starszyzny ta myśl budziła niepokój. Największą siłą resztek rządu były latacze. Matt prosi naszą postać o infiltrację Navarro oraz kradzież planów tych maszyn. Bractwo nie było już tak potężne jak kiedyś, dlatego nie mógł on liczyć na wsparcie z Lost Hills oraz musiał posiłkować się pomocą z zewnątrz. Jeśli dziecko przeznaczenia wykona zadanie, placówka Bractwa w San Francisco zostanie zaatakowana dwa dni później przez drużynę szturmową Enklawy z Frankiem Horriganem na czele. Tuż przed śmiercią Matt mówi Horriganowi, że on i prezydent nigdy nie odniosą zwycięstwa, ponieważ powstrzyma ich dziecko przeznaczenia. Następnie ginie z rąk Horrigana. Jego śmierć możemy obejrzeć, przeglądając zapis monitoringu w bunkrze Bractwa. W grze Matthew nosi pancerz Tesli, a jego broń stanowi karabin turboplazmowy. Nie wiemy również, czy dziecko przeznaczenia oddało mu plany lataczy, tym samym doprowadzając do jego śmierci. Prawdopodobnie nasz protagonista kanonicznie nie pomógł Bractwu, a Matt przeżył wydarzenia z gry. A w tym filmie to już wszystko, co dla was przygotowałem. Dzięki za oglądanie i do następnego razu. Cześć!